Cześć, z tej strony Saliba i witam was w pierwszym odcinku z mojej serii Zagramy w Crazy Multiplayer, jak grać. Jest to... ciężko mi powiedzieć, jak to w sumie nazwać, bo to na prośbę widzów, was, zdecydowałem się zrobić taki oto materiał, który tłumaczę, jak grać w Crazy Multiplayer, ale w takim sensie, żeby sobie poradzić. Aktualnie jesteśmy na serwerze Toxic City na mapie Desolation. Jestem sam, to co powinno mi ułatwić sprawę takiego instruktażu, tłumaczenia i tak dalej. Trochę tutaj głośno mam grę, ale już zostawmy co i jak. Wyjdźmy sobie z bazy. No i zacznijmy od podstaw, bo przecież wszędzie muszą być podstawy, jak grać w multiplayera, jakie porady wam dać, żebyście sobie radzili lub jak sposób powinno się w teorii grać. Nie oszukujmy się, że dużą rolę to odgrywają serwery. Toxic City jest specyficznym serwerem, ponieważ jest bardzo zmodowany, ma dużo rzeczy, mapa jest w pewien sposób destruktywna, bo można propami rzucać. Kiedyś nawet można było pojazdami, ale oczywiście to znerfiono. Ale przede wszystkim są oczywiście tutaj inne modyfikacje, jak chociażby no szykanie i tak dalej. Te sprawy, ale to nie jest przydatna rzecz. Ogólnie jak w każdej grze najważniejsza jest znajomość mapy. Przede wszystkim gramy na Desolation, która jest malutka, ale jest Mesa, Shore i wiele, wiele innych popularnych map, które w pewien sposób trzeba się pouczyć, gdzie co jest i jak. Oczywiście można sobie na mapie zaznaczyć, gdzie co jest, żeby sobie ułatwić na sam początek. I o czym warto pamiętać? Na samym początku gry nie wiem, czy normalnie, czy... bo ja mam VIP-a na pewno, bo przegrałem ponad 20 godzin. Dostaje się FI-71 na początku gry. Jest to najlepsza broń w całej tak naprawdę Crysis Multiplayer. Nie tylko najlepsza pod względem damage'u, jak statystyki pokazują, ale także jest uniwersalny. Zadaje duży damage, oczywiście bez tłumika. Z tłumikiem jest niezwykle celny i zwykle się gra z nim celownikiem laserowym. Więc tą broń wam polecam, jeżeli lubicie broń uniwersalną, która zastąpi wam snajperkę, karabin na średni dystans i na bliski. Oczywiście są tutaj dodatki w postaci dodatkowej amunicji, tłumiku, celowników, celownika laserowego. Ja zwykle tak gram najczęściej, niektórzy lubią bez, niektórzy od razu kupują celownik, można sobie go przełączać. Można tak wziąć i za pomocą czwórki przełączyć sobie jedynki, dwójki, klawiszologia działa. Też łatwo sprawy w przypadku szybkiej zmiany broni lub jego wyposażenie w trakcie akcji. Więc szczerze polecam tą broń dla każdego gracza. Jest bardzo uniwersalna, zdaje duży damage, no, nie jest zbyt celny guzik, prawda, jest bardzo celny. Pistolet maszynowy jest moim drugim faworytem, który jest świetny, jak sama pisze, gra na krótki dystans i szybko bardzo strzela. Jego szybko strzela jest zabójcza. Nie polecam go z tłumikiem za bardzo, bo wtedy damage spada bardzo mocno i czasem po prostu powinniście zabić, a czasem się po prostu nie da. I przede wszystkim, jeżeli gracie, mamy te różne modele, nie? Armor, szybkość, siła, niewidzialność. Podstawowy błąd, jaki często gracze robią nowi, to bardzo nadużywają niewidzialności. Trzeba szanować niewidzialność, a przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli na przykład powiedzmy, że to auto to wróg. Z takiej odległości niewidzialność jest wskazana, ale im bliżej, tym słyszycie taki dziwny dźwięk, jakby jest taki szum, takie szsz i coraz głośniej. Niewidzialność jest kompletnie bez sensu na bliski dystans, bo po prostu słychać szum i już przeciwnik, mając słuchawki, wie, że aktualnie używacie niewidzialności. I ponadto, kiedy używacie modułu szybkości, siły, niewidzialności, wasza energia nie chroni was. Nie działa to tak jak tryb pancerza, że tryb pancerza działa na tym, że najpierw zdejmuje wam armor, znaczy energię, a potem HP. O, powiedzmy praca wysokości i dostaliśmy damage, jak widzicie, od upadku i tylko HP. Energia jakby staje zachowana, zostaje zablokowana i przez to szybciej giniecie. To jest też dobry sposób, żeby zaoszczędzić energię, jeżeli wiecie, że wylądujecie i przeżyjecie, szybko przenosi moduł, nie? Pewnie też dużo osób mnie zaczęło pytać, czy te moje skoki od tego typu są czytami, czy coś ten deser. Nie, to po prostu ruch klawiszy i myszki. Na przykład po prostu sobie
Urządzam tryb super szybkości. Biorę shift A ze spacją, skaczę spacją. Wciskam A i W jednocześnie i przekręcam myszką, tak jakbym skręcał z lewej na prawo. O. I w jaki sposób oszczędzam, jak jest pójście na moduł energii. Oszczędzam i jak kiedy tam przybyłem. A teraz jakbym użył tylko szybkości. No, akurat na tym serwerze energii nie zużywamy za wiele. A ja jestem przyzwyczajony do grania serwera, w których energia spada bardzo gwałtownie i jeszcze dłużej się ładuje. Czyli Vanilla Crisis, tutaj Something, to jest dosłowna Vanilla, jeżeli chodzi o Crisis Multiplayer. Bez żadnych wzmacniaczy, wspomagaczy. Klasyczny Crisis Multiplayer. Jeżeli chcecie taki trochę lepszy, ale bez przesady, jest to Gemma Crisis PS. Akurat jest wyłączony. To na nim spędziłem pierwsze dwa sezony Crisis Multiplayera i przeszedłem na Toxic City głównie z dwóch powodów. Więcej modów, ogólnie zmiana skinów, no bo możemy grać jako Prorok, możemy grać jako Sykes. No i oczywiście możemy też używać takich innych komend, nie? Ale przede wszystkim Gemma Crisis jest bliższy, bo nie posiada takich pierdół jak, no, że możemy się teleportować, możemy jumpa zrobić nagle. I tam jest taki balans ogólny zachowany bardziej niż Toxic City, ale to już prywatna opinia. Skupmy się na Toxic City, bo przecież na Toxic City wszyscy gramy, najczęściej się spotykamy, jest najwięcej graczy i teorii, jest najwięcej fanów i największy rozpierdnicz. Zawsze jak zaczynacie grę i po prostu jesteście nowi, uczycie się grać, sugeruję wam albo iść razem z grupą, uczyć się gdzie, kto idzie, co i jak, albo spróbować solo, najczęściej tam, gdzie nikt nie idzie. Obserwować mapę, bo często każdy po kolei zajmuje, najczęściej na mesie to widać, gdzie po drodze zajmuje się punkt energetyczny na wschodzie mapy, nim pojedzie się do bunkra fabryki wojennej. Aktualnie na Desolation jesteśmy, co tutaj ciężko pokazać. Jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do dobrego strzelania, jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni, że umiecie, wiecie, zmienić pozycję, wiecie gdzie, co i jak, będziecie zmieniać moduły, będziecie się bić po prostu, to musicie prowadzić walkę tak zwaną partyzancką, według mnie. Bardzo serdecznie polecam, bo sam ja byłem graczem nowym, uczyłem się i unikałem tradycyjnej walki w zwarciu, używałem więcej pojazdów, używałem pułapek, najczęściej w postaci min pancernych, bo Claymore też nie umiałem używać. A właśnie, przejdźmy do Claymore, bo to jest bardzo swoista ciekawostka, ponieważ bardzo dużo ludzi kupuje, a nie wie do końca, jak one działają. W przypadku Claymora działa to tak, że często jest tak, że go postawicie, powiedzmy tak, przeciwnik sobie przebiegnie i on nie wybucha. W jaki sposób to działa, że wystarczy, że on tutaj jest i nagle wybuchnie. Właśnie, stawiając Claymore, musicie pamiętać, z którego kierunku ustawiacie, tam gdzie patrzycie, to jest kierunek, z którego przeciwnik miałby przejść. Powiedzmy o tu. I wtedy, jeżeli przeciwnik jest o tutaj, to Claymore wybuchnie. Jeżeli odwrotnie, Claymore nie wybuchnie od razu, musiałby dosłownie na niego nadepnąć. Dopiero wtedy tak by zginął. Biedny Sykes. Oczywiście możecie niszczyć swoje własne te pułapki. Podobnie jak przeciwnicy, tak samo sojusznicy. Sojuszników jakoby ten Claymore nie zabił, no chyba żebyście rzucili granat, powiedzmy, i Claymore by wybuchł, no to wtedy jest friendly fire. A co do tej szybkości, no to jak mówiłem, spacja W, A i W działa. I tak skacze. Jeszcze oczywiście też D dodaję przy okazji. Musiałem chyba nagrać, jak ja to dosłownie klawiaturę używam. Kręcony skoczek. Nie wiem, czy to jest podobne do Garry's Mod, bo Garry's Mod jakoś nie umiałem Circle Jump. Nie umiem akurat odbijać się od ścian. Nie. Coś tam podglądałem, próbowałem od znajomego Pyro, którego serdecznie pozdrawiam, ale kompletnie tego nie ogarnię. Nie. Nie umiem tego. To jest też dla mnie noobskie akurat latanie po mapie. To już wykracza poza granicę. No i jak mówiłem, bronie wszelkie maści dużo dają.
Więc ta broń jest zdecydowanie najlepsza. Można używać granatnika, choć to jest jedna z broni tak zwanych po cichu zakazanych, ponieważ jest bardzo OP w zagniętych pomieszczeniach. Wtedy się mówi, że nuby z tego korzystają, ale czasem jest dużo ludzi, więc na to nikt nie zwróci uwagi, nie? To jest moje najczęściej ustawienie. I teraz druga rzecz bardzo istotna. Jeżeli zaczynacie grę, macie jakieś tam trochę punktów, warto zapamiętać o najważniejszych rzeczach. Musicie mieć na pewno FI-71. Jest to broń podstawowa do walki w każdej odległości. Moduł jest celownik od was zależy. Ja na przykład ten bardzo lubię. Podstawowy. Dlaczego? Zielnikowy jest celniejszy pod tym względem, ale obramówki często mogą zasłonić kluczowe miejsca. Na przykład to tu widzicie? Zasłania. Tutaj więcej widzę i też musicie lepiej panować nad Fallouta. Możecie też oczywiście łatwiej kontrolować niż w CSGO. AK-47 pamiętam. Teraz już nie ma CS-a. Kolejna rzecz, no to oczywiście C4 podstawowej wersji German Crazies i ogólnie Crazies te klasyczne. To rzucało się na taką odległość najdalej. To był najsilniejszy rzut. A to jest najsilniejszy. Używam super siłę. Poskok. Tylko nasza postać się drze. Akurat to jest mnie wkurza troszeczkę, chociaż to jednocześnie jest takie, no ciekawa opcja, nie? Dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie wysadzić tę minę, bo macie dwie sztuki, wciskacie prawy przycisk myszy i przyłączacie się na detonator i możecie wysadzić, a jeżeli nie chcecie, wcisnąć prawy wciskacie. Legate! W taki sposób możecie dwie naraz albo pojedynczo. Jest to też rzecz, którą zauważam, ludzie nie widzieli, po prostu zaoszczędzacie na czasie. Bo na przykład często jest to tak. Tutaj. Oj, przepraszam. I już tracicie czas, bo rzucacie dwa naraz zamiast jeden, szybko się przełączyć. Wsadzić. Granaty na Toxicity są praktycznie te bezużyteczne. Błyskowy kompletnie nie działa, mimo że wiele razy sprawdzałem, rzucałem, to tłumaczyli mi, że po co to rzucą, bo nawet nie oślepnie. Dymny już coś tam ma, że przynajmniej możemy sobie smoke zapalić sobie, kurde, tego cygaro. Mogę? Ach, dobra. Więc podsumowując, bardzo ważna jest znajomość mapy. Polecam też unikać pojazdów. Znaczy możecie wy używać, ale pamiętajmy, że są gracze jak Spaghetti i inne tryhardy, które zawsze mają pod ręką wyrzutnie rakiet. A wyrzutnie rakiet jest też podstawowym tutaj wyposażeniem. A więc takie podstawowe wyposażenie to jest oczywiście no, karabin, ewentualnie C4, jeżeli nie możecie wyrzutnie rakiet, granat i mina, radar. Niestety ja wielokrotnie wspominałem, że radar jest OP bardzo i powinien być droższy. A potem dostałem wytłumaczenie, a po co? A po to, że na początku gry jest to bardzo OP. Wystarczy, że ktoś się skitra i radarem wykryje po prostu wszystkich. Tak samo jak ty się gdzieś skitrasz, a ktoś po prostu użyje radaru. O, tam jest gość na przykład. Coś takiego. Używanie też tego. Single jumpa mnie wkurza, bo wcześniej, żeby dostać na takie miejsce, trzeba było tak podskakiwać normalnie. A wystarczy, że gość podbiegnie tutaj do krawędzi, odbije się i leci sobie po kurde do słońca, albo tutaj wyląduje i cię zabije, tak. To wkurza. Ale skupmy się na radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, więc jeżeli jesteście nowymi graczami i lubicie walki i zwarciu, unikajcie walki, stawiajcie miny w takich najczęściej kluczowych miejscach, albo w takich naprawdę zakrętach. Na zakrętach najciężej widać te miny i najciężej wtedy zareagować. I jeżeli postawicie minę, nie stawiajcie w tym samym miejscu, tak jak ja czasem robię, bo po prostu ktoś się wycwani, puści pojazd, rozwali pojazd, rozwala pojazd, dostanę 10 punktów, ale killa nie zdobędę, więc stawiajcie w najmniej spodziewanych miejscach. Ewentualnie możecie postawić tutaj na przykład na progu zwalniający, który w ogóle nie działa w kryzysie. Sobie przyjedzie gość, wybuchnie, a potem postawcie na przykład ten kawałek dalej. Oho. Dołącza jakiś gracz. No dobra. Przynajmniej trochę wam wytłumaczę w praktyce ze strzelaniem. Ja nie jestem OP graczem, ale uważam, że już troszeczkę umiem, więc mogę wam wytłumaczyć. Wtedy nie mam amunicji, nie mam ogólnie broni. Abym postawił pułapki, to na pewno by się na jedną nadział.
No dobra. Ruszmy na jakiś wysoki punkt widokowy i zaobserwujmy, gdzie on podjedzie. Czuję, że on przyjedzie gdzieś tu. O, słychać pojazd. Hit the ground! On the ridge! Beautiful! Reactor power at 50%. Alien no to było nieźle. Widzicie, dlaczego warto czasem mieć granat, szczególnie na pojazdy. Ale granat to już nie jest taka OP, jak wyrzutnie rakiet. Maximum speed. Kręcę sobie skok. Jeśli szybciej dotrze do bunkra, słyszę, że jedzie. Zaczajmy się gdzieś w takim nieoczywistym miejscu. Jedzie, jedzie. Możemy użyć F1. Nie będziemy się bać w noobskie te. I teraz kolejna rzecz. Wychylanie. Za pomocą Q i E możecie się wychylać lekko. Powodujecie to, że nie dość, że więcej widzicie, to jeszcze was mniej widać. Łatwiej to robić, ale łatwo też was zdjąć, jeżeli ktoś strzeli w łeb. Bo dosłownie łeb wystaje, no to nie ma opcji, żeby was nie trafił. Dobra, nie kupuję wyrzutnie rakiet, bo gramy 1 na 1, to jest taka moja osobista sugestia. Okej, okay. Kolejna ulubiona przeze mnie rzecz. Lornetka. Lornetka wykrywa spoty dźwięku. Gość zrobił najgłupszą rzecz, on nie rozgląda się za bardzo, musicie też dużo oglądać. Ja dużo słucham też, ja. I teraz radar. Jest to podstawowa rzecz, chociaż według mnie bardzo OP. Wykrywa wszystko w waszej okolicy. Tam pojazd. O, wykrywa ten taki prostokącik. To jest pojazd przeciwnika. Zostawię nie widziałem, żeby jak coś on wyszedł piechotą, mnie nie zabił łatwo, nie? Idzie piechotą. Lornetka jest bardzo OP, według mnie też. O, teraz my ładnie. Skar nie jest według mnie aż tak OP o broniu, ale po prostu trafimy headshota. Keep it up! I nowość, która występuje teraz w kryzysie, to jest widok trzeciej osoby, który jest też bardzo OP. Trochę przypomina to Fortnite'a. Tylko lepszego. Dobra, zabijcie mnie w komentarzu. Starajcie się zawsze ruszać, starajcie się nie stać w miejscu albo stawiać na typowych pozycjach, stałem wysoko na tym i dzięki temu nie mógł trafić headshota. No, karabin szturmowy kupił sobie. Celownik laserowy bardzo lubię, cenię. Lepiej się w takim miejscu ustawiać. Wiem, że trochę noobskiego gameplay uczę, ale na każdym musi się uczyć, nie? Keep your head down! Maximum speed.
right down! Aha, prawda. Incoming! To już obliczenia, doświadczenia się troszeczkę tutaj kłania. Co długo gra w Crysis, więc dużo rzeczy u mnie nie wiem, co mam jeszcze wytłumaczyć. Ogólnie grać, nie? Tutaj też trzeba nauczyć się feelingu, każda gra jakaś jest specyficzna, nie? Czy ja teraz robię jakąś rzecz, która jest kątem jego okiem OP? Bardzo dużo polegam na dźwiękach. Tak mam chujowe słuchawki, za przeproszeniem, bo ja nie mam przestrzennych, jeżeli ja obrócę. Ja bez względu na to, gdzie obrócę, ja słyszę tak samo dźwięk. Więc ja słyszałem dźwięk, ale nie wiedziałem, czy gdzieś tam, czy tam. Dopiero radar bym to podpowiedział. O, Michael Schumacher przyszedł. Maximum speed. Maximum armor. Szydą hasła to jest używanie, kurde, tego Gaussa w takich sytuacjach, a takich gości znam, którzy by używali. Taki jest też dźwięk, jak sprawdzać radarem. To jest też dla was podpowiedź. Kurde, ale spadł, aż w polu. Ała. I to jest też gra, że ja, widzicie, nie używam wrzutnie rakiet, bo byłem już tam bez zdjęć. Claymore też działają. Jest limit, żebyście wiedzieli. Keep your head down! Hit the ground! Ups. Wspominę, co już trochę boli uszy. Maximum speed. Aj. Come on, Marines! You were born for this shit! No i to zrobiłem błędnie, że w trzecie warto się przełączać, żeby widzieć więcej, nie? I do tego to tak naprawdę służy. Czekajmy teraz trochę normalniej. Factory under attack. Delta 4.
Nie zapomnijcie używać komunikatorów, gdzie co i jak jest, nie? Akurat nie chciałem. F3 to zablokowanie. Jeżeli chcecie szybko wyrzutnie, jeżeli chcecie szybko wyciągnąć wyrzutnie rakiet, macie dwie opcje. Albo poczekaj do końca animacji, wtedy potem to się normalnie wyciąga. Albo używajcie ciosu. Dobra, chcecie zabawy, to macie. Shotgun nie lubi, ale czasem wchodzi coś nie. Incoming! Maximum armor. Maximum speed. Maximum strength. The enemy captured the prototype facility. Get down! Bleed out! Okej, witam was z powrotem po przerwie. Myślę, że wam się przenieść z serwera Toxic City do German Crazy PS, czy Power Struggle. Jesteśmy na mapie Shore. I tutaj myślę, że na spokojnie troszeczkę wam wytłumaczę co i jak jest OP. Już wspominaliśmy o mapie, o broni, o tym co powinniśmy mieć wyposażone. Tak naprawdę broń jest równa, widzicie, każda ma swoje zastosowanie w większym lub mniejszym stopniu. Zadzwanych rzeczy, których ja nie polecam, to są pistolety, które no ciężko nazwać, żeby miały jakiś damage. No chyba, że kogoś zaskoczyć od tyłu i jeszcze przełączyć się na tryb podwójnego strzału. Ale to nie działa, przynajmniej nie, na wanilii działa, bo na wanilii każdy ma zaczyna z pistoletem, nie, a żeby broń to trzeba kupić, bo każdy zaczyna ze 100 pp i nie dostaje bramowej broń na dzień dobry. Ale jak widzicie, na wanilii nikt już nie gra. No dobra. T4 tutaj już nie działa tak samo. Nie da się daleko rzucić i to kurde było. Tutaj różnica jest taka, że wyżny regan ma więcej rakiet i są, to jest teleport na fabrykę prototypów, ale żeby to wskoczyć trzeba wydać chyba 50 punktów reputacji. A to są punkty reputacji, te pieniążki. Więcej ich macie, tym lepsze broń możecie kupić. Ponadto ten serwer uważam, że jest lepszy, bo nie posiada takich pierdów, takie pierdołowate rzeczy jak Toxic City, jak autocelowanie dla Vitoli. Vitoli nie są takie tanie, bo tutaj kosztuje 1200 i można go przywołać. Jak minie chyba co najmniej 15, jeśli nie 30 minut gry. Więc no, nie ślepy. Okay. Wspominam o tym, że warto prowadzić walkę partyzancką. Ale przypomnijmy sobie, co w tej grze naprawdę chodzi, bo wielu już zaczyna mylić, że Power Struggle to jest po prostu tryb drużynowy deathmatch. Tak niestety się zrobiło. Ogólna zasada Power Struggle polega na tym, że musimy zniszczyć bazę przeciwnika. Czyli te jakby tutaj flagi, nie? To są kwatery główne. Aby je rozwalić, musimy zdobyć broń nuklearną. Aby ją zdobyć, musimy zniszczyć prototypów. Ale jak widzicie, nie możemy nic zrobić. Ani wyrzutnie taktycznej, czyli taki nuk w łapce, czołg nuklearny, czy ciężki czołg grawitacyjny. Te inne tam to są takie dodatkowe, które nikt nie kupuje, bo są za drogie albo nieopłacalne. I żeby to zrobić, potrzebujemy energii. Tutaj na górze mapy mamy tutaj jeszcze na górze ekranu czas, czy fabryka prototypów jest kontrolą i punkty energii. Nie trzeba zająć punkty energetyczne, musicie jednocześnie posiadać przynajmniej jeden punkt energetyczny i fabrykę prototypów, żeby zaczęło wam ładować energię. I często właśnie gramy już normalnie i możecie to wykorzystać. Rzadko ktokolwiek zajmuje punkty inne niż bunkry, bo bunkry co w pierwszej kolejności możemy się w nich respić, wciskając lewy przycisk myszy na to i kiedyś robię takiego wypełnienia. Możecie też produkować ciężarówki spawnujące, jedna na jednego gracza, bo więcej nie można.
żeby postawić gdzieś ukryć, ale łatwo ją zniszczyć. I zauważyć jednocześnie. Przepraszam za ziewanie, bo jednak wstałem wcześniej rano i zdecydowałem się zrobić ten poradnik. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać. Musicie też myśleć tak jak nie te, takie, że macie zbroję, jesteście niezniszczalni. Musicie też używać bardzo często osłon typowych rzeczy, jak na przykład zarośla. Przechodzi tak z miejsca na miejsce, wyłączać tryb. I najważniejsza rzecz, która odróżnia według mnie dziecinne Toxic City od dorosłego Japan Crazysa, to jest po prostu strzelanie wcześniej niewidzialności. Kiedy gracie w Toxic City, zapomniałem was wspomnieć, że jak jesteście niewidzialni, to musicie strzelać bez końca. W Japan dosłownie nie znika w niewidzialności, jednak wam nie spada. A co się stanie, jeżeli strzelimy w czasie niewidzialności w klasycznym Crazysie albo w tym German Crazysie, tak jak teraz gramy? Energia wam się resetuje i znika wam niewidzialność. Jeżeli chcecie ultra celnie strzelać, to polecam właśnie celownik klaserowy i dla snajperki, jeżeli macie snajpera i daleko strzelacie, używacie super siły. Praktycznie cokolwiek się tutaj nie rusza, a co dopiero jak weźmiemy celownik snajperski. Już wam demonstruję. No, gdzieś się porusza. A teraz jak już jest super siły. No, trochę mniej. I zużywa energii, ale do tych celów. Teraz kontrolowałem myszką trochę w dół. Musicie obserwować, jak działa full auto. Możecie za bardzo XA się przyłączać. Recelia teraz bez trzymania myszki. Widzicie, jak działa spray. Jak w tym CS-ie kiedyś, nie? Jakiś błąd jest. Nie wiem, czemu nie da się kupować amunicji zwykłej. Nie kupować amunicji spalającej, jest kurde noobska wersja. A że gram sam, to mogę użyć, bo nie mogę amunicji kupić. Stawiajcie też minę w takich nietypowych miejscach, takich właśnie nietypowych, nie? Bo bardzo często można się spotkać przy fabryce prototypów, przy samych bunkrach. Chronią ludzie najczęściej drogi. W takich nietypowych miejscach, na przykład. Tutaj zakręt, tutaj wzniesienie, dosłownie ulica się zaczyna, tutaj na klasyczne miejscówka. Zawsze podziwiacie, że najczęściej winy stawia się w tych miejscach. Tak jak na wejściu. O, nie przestawicie, propy są niezniszczalne. Możecie wykorzystać to, postawić tutaj. O tutaj, albo tu, jak chcecie. Więc przechodząc do takiego już podsumowania, pokazałem wam podstawy, jak mniej więcej wygląda, co należy robić jako taki nowy gracz, który nie jest zaznajomiony i stopniowo zmienia swojego skilla. Po prostu unikajcie chodzenia po dróg, starajcie się chodzić po boczu, łączajcie niewidzialność, kiedy słyszycie jakieś typowe dźwięki, bo jesteście w bardzo twardym terenie. Jak jest Witor, kładźcie się w zaroślach, wyłączcie niewidzialność, poczekajcie. Pamiętajcie, że niewidzialność działa na zasięgowe, na przykład tu, gdzie są tutaj te ptaszki. To one by z jego odległości słychać już dźwięk niewidzialności, takie brzęczenie, szum. Więc nie, jeżeli słyszycie przeciwnika, to już szybko przełączajcie tryb i już super siła. Bo naprawdę niewidzialność zdradza, ale niewidzialność potrafi też chronić, szczególnie z dalszych odległości. Jest to bardzo OP, szczególnie jak siedzicie jeszcze w zarośle. Korzystajcie z elementów otoczenia, to jest klucz do zwycięstwa. Tak jak przewidujcie ruchy, na przykład powiedzmy sobie, że zajmujecie ten puk energetyczny, oglądacie teren, postawcie miny w takim miejscu, gdzie ktoś może się do was dostać. Oczywiście nie ochronicie się przed takim takimi OP graczami jak Pyro, który
by podleciał do was z góry i by po prostu za pomocą no, latania by po prostu przyleciał do was, wylądował koło was po prostu opyk pyk. Ale przed podstawowymi graczami jak przede mną się ocalić, na przykład tutaj pod koło schodów, tutaj w połowie, tam na drugiej stronie wejście, tak jakoś tak. Im większy macie arsenał przy sobie, tym większa szansa, że w danej sytuacji wymyślicie coś i wyjdziecie obronną ręką, nie? To tak jak w Battlefieldzie by wam radził co i jak, no co broni, trzeba grać po prostu. Tutaj akurat nie ma tak, że zaczynacie z najlepszymi broniami w grze, tutaj musicie zdobyć wszystko. Jeżeli dołączacie w trakcie gry, zawsze będzie ciężej, bo ktoś już po prostu ma poziom kaprala, jak widzicie. Im wyższy stopień, tym więcej punktów dostajecie, więcej możecie kupić. Więc jak ktoś gra na tytuł generalny, to ma 1000. To pomyślcie, co on za to może kupić, a wy jako szeregowy 100 dostajecie. No dobra, wydaje mi się, że tyle powiedziałem. Jeżeli chcecie jakiś konkretny poradnik, co na, dla piechura, dla kogoś, kto używa pojazdy, dla kogoś, kto lata samolotem, helikopterem, to piszcie mi pod tym filmem i kolejnymi, bo teraz taki ogólnikowy zrobiłem, bo nie jestem w stanie stwierdzić, jaki konkretnie chcecie poradnik, czy z stosownymi podstawami, tak jak teraz było, czy troszeczkę bardziej zaawansowanymi rzeczami, jak to właśnie ten na przykład o podkręcone podkręcanie skoków. Chcecie takie oddzielne, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. No to musicie pisać. Piszcie, piszcie, ja zawsze odpowiem, pomyślę, może w wolnej chwili zrobię. Pamiętajcie, jestem też dla was, nie tylko wy dla mnie. Liczę, że wam się film podobał. Zostawcie łapkę, subskrypcję, a przede wszystkim komentarz. Trzymajcie się ciepło. Cześć.